bardzo ciekawe miejsce. Wszędzie gloryfikowany Związek Radziecki. Na koszulkach, na budynkach, na kościołach. Za chwilę będziemy jechać do pomnika komunizmu. A tu mamy kościół, taki ładny kościół prawosławny. Taki z takich Polsk do Lichenia bym przyrównał. Jest tu całkiem ładnie. Wracając do komunizmu, to nawet koszulki ZSRR można kupić. W jednej miejscowości mieliśmy armatę i flagę Związku Radzieckiego, więc jest dość specyficznie. Swastyki też się zdarzają, ale są mniej popularne. Jednak historyczne naleciałości są mocno zakorzenione w kulturze i mentalności. A jeśli chodzi o budownictwo, to jest tu straszny myszmasz. Takie typowo radzieckie budynki, zabytkowe budynki, rudery, dosłownie wszystko. Weszliśmy pod pomnik domu partii, dom partii. Taki wielki spodek kosmiczny postawiony za komuny, ku części tegoż pięknego ustroju, jak to wielu ludzi dalej tu uważa. Przyszedł 89 rok, komuna upadła. Budynek też zaczął upadać, został pozostawiony sam sobie. Miało być latanie z drona, raczej nie będzie, bo strasznie mocno wieje. To widać po Ani. Została ufolutkiem. Jest spadek, jest ufolutek. Na zielono jesteś. No i trafiliśmy w ogóle na festiwal. Buzludzie. O, nie wiem, czy to słychać mnie, Buzludzia albo słychać wiatr. Buzludzia Fest. Muzyka wszelaka. Dlatego nie udało się wjechać tutaj najwyżej, jak się da, żeby zrobić biwak pod samą. Bo nas cofnęli, ale będziemy spali blisko. Może pójdziemy na festiwal. Różne gatunki muzyczne. I pokażemy wam spodek z dołu. No bo z góry się nie da. W bardzo kiepskim stanie się sypie. Pomijając kwestię jakichś tam graffiti, ładniejszych lub brzydszych, w większości brzydszych, to nie ma dachu, nie ma okien. W miejscach, w których są teraz dziury, tam były takie witraże z Trockim, nie Trockim i innymi tam bohaterami ichniejszej ideologii. Obiekt wygląda mimo swojego kiepskiego stanu naprawdę, no, imponująco trochę, można tak powiedzieć. Nie ma to tamto, miał rozmach. Skurwysyny. Nad nami jest cokół, taka wieża, która jest tylko wieżą. Na samej górze jest czerwona gwiazda, bo jaka by inna. Ona jest z takich kafelków, z czegoś, co światło odbija. Czerwone, jak słońce by wyszło, to świeci się dosłownie. Ku chwale komunizmu bułgarskiego. Co ciekawe, teraz mamy festiwal, ale normalnie co roku odbywają się tutaj zjazdy komunistycznej partii Bułgarii, sympatyków tego ustroju. Jakieś prace na rzecz odbudowy są prowadzone. Czy to się uda, czy nie? Nie wiadomo. A czy warto, to też kwestia sporna. Opuszczony budynek ma swój klimat. Fajnie byłoby go zachować, jakieś muzeum zrobić. Z drugiej strony szpeci trochę krajobraz, ale też dodaje mu jakiegoś klimatu. Bo normalnie bez budynku to same góry dookoła. O, a my śpimy tam na dole. Wieje strasznie mocno, więc dron na pewno odpada. Chociaż korci mocno, ale jednak jest zbyt duże ryzyko, żeby się rozczaskać. On jest lekki bardzo, a patrząc po ptakach i chmurach, jak zapierdzielają, to jest źle.
nie są to warunki do latania dobre. Ale przy okazji imprezy widziałem, że wejście jest otwarte, nie? Do środka, więc chcieliśmy spróbować wejść. Zasłoniłem się legitymacją presową z Milmaga. Niestety odgórny rządowy zakaz przekogokolwiek, zbyt niebezpieczny. Oni sami nie mogą wejść głębiej niż kawałeczek, bo to jest tylko taki mały, udostępniony dla nich zaplecze techniczne, nazwijmy to. Więc buzludża tylko z zewnątrz, chyba że rano się poprawią warunki i uda się rano polatać dronem trochę, bo chcemy tutaj nockę spędzić na dole. To jest 20 minut z buta, więc jak będzie waron, to wbiegnę do góry z dronem i polatam.